Ogrzej się z kulturą to nowy projekt Rybnickiego Urzędu Miasta, który ma nieco ocieplić nadchodzący czas jesieni i zimy. Ma to związek z kryzysem energetycznym spowodowanym brakiem dostępności węgla i wzrostem cen tego surowca oraz gazu i prądu. Urząd zachęca mieszkańców, żeby więcej czasu spędzali w placówkach publicznych, takich jak biblioteka czy domy kultury. Pójdzie poczyto w cieple, nie? No. Myśli pani, że będą chętni? No, nie wiem. Teraz takie czasy, że nie wiadomo, nie? Jeżeli ktoś jest cały czas jest nauczony, żeby czytać, czy ma troszeczkę tej kultury, no to oczywiście, że przyjdzie. A ten, który jej nie ma, to nie przyjdzie, więc pytanie pół na pół. Mieszkańcy mogą również skorzystać z różnych aktywności w miejskim punkcie Halo Rybnik, gdzie organizowanych jest m.in. wiele spotkań autorskich. Mam nadzieję, że przy tej okazji więcej osób zacznie korzystać z kultury, ponieważ jak mówiłam, nasza oferta jest bardzo różnorodna i dla młodszych, i dla starszych, i dla seniorów. Mamy bardzo ciekawe pomysły i mam nadzieję, że przy tej okazji więcej osób będzie nas po prostu odwiedzać. W całej akcji chodzi o to, żeby domy kultury czy biblioteki stały się chętniej odwiedzanym miejscem, co ma też pomóc mieszkańcom zaoszczędzić na wydatkach związanych z ogrzewaniem mieszkań. Zasada jest prosta, im mniej przebywa się w swoim domu czy mieszkaniu, tym mniej trzeba wydać na ogrzewanie. Słyszymy właśnie z mediów, tak, że ta temperatura ma być bardzo często około 17-18 stopni. Dla osoby starszej to jednak troszeczkę jest za mało, tak, bo to są już problemy zdrowotne. I dlatego myślę, że w tym Domu Kultury po prostu znajdą takie miejsce cieplejsze. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta, choć urzędnikom zależy na tym, żeby bibliotek czy domów kultury nie traktować jak ogrzewalni.